Rozpoczynamy od bulwersujących zdjęć wykonanych w dniach, kiedy cała Polska była pogrążona w żałobie. Dotarliśmy do materiału filmowego, na którym wyraźnie widać, jak Bronisław Komorowski dowcipkuje z Donaldem Tuskiem w czasie oczekiwania na lądowanie samolotu z trumnami ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Reporterzy telewizji Trwam dotarli do materiału, na którym widać, jak w czasie oczekiwania na lądowanie samolotu z trumnami ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem Bronisław Komorowski dowcipkuje z Donaldem Tuskiem. Do tego skandalicznego zdarzenia doszło 17 kwietnia około godziny 22. Przypomnijmy, że wówczas do Polski wróciły ciała szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Franciszka Gongora, posła Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Gosiewskiego, księdza prałata Bronisława Gostomskiego, księdza Zdzisława Króla, posłanki SLD Izabeli Jarugi-Nowackiej, Ewy Bąkowskiej ze Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, Wojciecha Seweryna, a także aktora Janusza Zakrzeńskiego.